znajdujemy się w Szczęsnym. Piękna pogoda przede wszystkim, to jest najważniejsze. Na majówce, za kordeonem w Pałacu w Szczęsnym jest to co roku. Zresztą organizujemy takie spotkania z mieszkańcami dla mieszkańców, bo warto jest pozostawić dom, wyjść, rozerwać się trochę. Mamy często tutaj różnych artystów ze scen, nie tylko warszawskich, a to jest bardzo ważne dla rozwoju kultury w powiecie wołomińskim. Serdecznie zapraszam na wystawę akordeonów, którą można oglądać w Pałacu w Szczęsnym do 8 lipca. Jest to największa tego typu kolekcja w Polsce, której jestem posiadaczem. Zbiór liczy 330 sztuk. Składa się nie tylko z akordeonów, ale także z instrumentów akordeonopochodnych, jeśli tak można powiedzieć. Czy są to instrumenty z grupy strojka przelotowego, z rodziny strojka przelotowego, czyli są to i harmonie, i bandonony, koncertiny, heligonki, no i fisharmonie na przykład i wiele, wiele jeszcze innych wynalazków, których pewnie wielu z nas nigdy w życiu na oczy nie widziało, więc jest taka niepowtarzalna okazja właśnie w Pałacu w Szczęsnym. Mieliśmy już lokalnych artystów z Tłuszcza, dzieciaczki tańczące, były dzieci z Jasienicy, ale mieliśmy również tutaj występ pana Pawła Nowaka z zespołem i był przepiękny koncert muzyki francuskiej, utrzymany w klimacie właśnie utworów Edith Piaf. Za chwilę będzie zespół, który też przyciągnie zapewne uwagę naszych gości. Będą to przeboje lat 50., 60., 70. Wykonawcą jest zespół Sonanto. Jest to grupa artystów warszawskich, którzy specjalizują się właśnie w takich koncertach z muzyką, głównie z muzyką polską. Gwiazdą dzisiejszego wydarzenia jest Gianni z zespołem i będzie to bardzo barwne, wesołe wydarzenie i miłośników muzyki cygańskiej na pewno ten koncert zadowoli. Na zakończenie dnia wystąpi młody, początkujący, ale bardzo ambitny wokalista, pan Kuba Blokesz i to będzie taki klimat bardzo nostalgiczny na zamknięcie majówki. Mamy również atrakcję w postaci grupy rekonstrukcyjnej. Grupa Rajski Ptak dzisiaj występuje w roli takich postaci utrzymanych w stylu epoki z czasów Wincentyny Karskiej, więc tutaj między gośćmi majówki przechadzają się piękne damy w kapeluszach, panowie w smokingach i mamy klimat właśnie takich przełomu XIX-XX wieku. Oczywiście jest coś i dla ciała, i dla ducha. Mamy smakołyki przygotowane przez panie z gospodyni wiejskich, z Chrzęsnego, z Równego i wiele innych atrakcji, które trafiają i do gusta muzyczne, i estetyczne, ale i oczywiście do żołądka. Także mamy dziś kolejne piękne wydarzenie, pogoda nam sprzyja i miejmy nadzieję, że następna majówka będzie równie udana.